Rekordowa liczba wniosków o uhonorowanie włócznią jadźwingów wpłynęła w tym roku do suwalskiego magistratu. Jak nas poinformował naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta Komunikacji Społecznej i Promocji, kapituła dokonała oceny aż 53 propozycji. Do prezydenta miasta wpłynęły, tak jak zawsze, rekomendacje, których Kamil Sznel nie chce ujawnić. Zdradza jedynie, że laureatów już wyłoniono. Do ich rąk trafi 7 statuetek. Plan jest taki, że uroczysta gala odbędzie się 26 lutego, ale coraz mniejsza jest szansa, że zamiar zostanie zrealizowany. Pandemia bowiem krzyżuje wszelkie zamiary i gala oraz bal tak naprawdę wiszą na bardzo cienkim włosku.